Witam serdecznie. Przy mikrofonie jest Kaczor Dziennikarski, a Państwo oglądają kolejny odcinek Teorii z Reksia. Dziś chciałbym omówić pewną postać, która odegrała niemałą rolę w ostatniej z głównych przygód Reksia, czyli w Kapitanie Nemo. A jest to nie kto inny jak Kari Matahari. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć czegoś być może nowego na jej temat, zapraszam na audycję. Matku, no nie wierzę. Choć historia Karimaty po tym, gdy widzimy ją wchodzącą na pokład Nautilusa w Konstantynopolu, nie pozostawia prawie żadnych wątpliwości, zrekonstruowanie tego, co działo się w jej życiu przed tym momentem, jest właściwie niewykonalne. Ale fakty, które podczas rozgrywki na jej temat poznajemy, dają nam pole do teoretyzowania. A jest to przecież to, co tygryski, kaczki i, jak mam nadzieję, również Państwo lubią najbardziej. Porozmawiajmy więc na początek o tych faktach. Większość z nich poznajemy podczas pobytu w Indiach. Dzięki tej wizycie dowiadujemy się, że Kari Mata jest z tym krajem zaznajomiona. Ale sami nie trafimy! Ja was zaprowadzę. Skąd wiesz, że akurat tym pociągiem nam się to uda? Tu w Indiach panuje demokracja kolejowa. Każdy może sam ustawić tory przed pociągiem, którym jedzie. Spróbujcie. Odwiedziła w swoim życiu Shangri-La? Nie. Zostanę i przytrzymam drzwi. Ja już kiedyś tam byłam. Oraz, że na pewnym etapie życia została poradoptowana przez kapitana Nemo. Zaraz po tym, jak uratował ją ze wspomnianej lokacji. Już drugi raz ktoś mnie uwolnił z Shangri-La. Mój pierwszy wybawiciel został moim ojcem. Pod koniec gry wspomina także o przepowiedni, którą usłyszała od kogoś, kogo nazywała wyrocznią, co oznacza, że na pewnym etapie musiała mieć z kimś takim styczność. Wyrocznie przepowiedziała mi, że pokocham wybrańca. I tu w zasadzie fakty się kończą. Nic więcej o przeszłości Karimaty jednoznacznie nie jest powiedziane, ale to nie znaczy, że zupełnie nic więcej nie jest powiedziane. Kari Matahari, gdy zasugerujemy się jej wyglądem, zdaje się mieć korzenie hinduskie. Także jej pierwotny, niewykorzystany wygląd przywodził na myśl indyjską księżniczkę. Nie pasuje tylko jedna rzecz. Jej imię. Matahari wywodzi się z języka indonezyjskiego. Oznacza słońce, chociaż dosłowne znaczenie tych dwóch wyrazów to oko dnia. Gdyby Kari Mata była związana tylko z Indiami i tam żyłaby do czasu poradoptowania przez kapitana Nemo, nie miałoby sensu, że nosi indonezyjskie imię. Co więcej, w niektórych regionach Indonezji również nosi się stosunkowo podobne suknie i ornamentyki. Przede wszystkim jednak w Indonezji stosunkowo popularne są szarawary, które ma na sobie ostateczna wersja Kari Maty. Dlatego bardziej skłonny jestem wierzyć, że jej historia przypomina historię jej pierwowzoru, albo przynajmniej pierwowzoru dla jej imienia. Mowa oczywiście o popularnej w XX wieku tancerce Macie Hari. I tu myślę jest dobry moment, żeby zaznajomić Państwa z jej życiorysem. Mata Hari urodziła się w Leeuwarden w Holandii jako Margareta Gertruida Zelle. W wieku 20 lat wyjechała do Indonezji, gdzie wprawiła się w tańcu egzotycznym. Po powrocie do Europy, a konkretnie do Francji na początku XX wieku, pracowała tam jako tancerka i kurtyzana, aż do jej aresztowania i rozstrzelania w 1917 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Warto nadmienić, że rok wcześniej podjęła się szpiegostwa na rzecz Francji. Tak swoją drogą. Moim zdaniem całkiem sensowne wydaje się oparcie biografii Kari Maty na życiu jej rzeczywistej odpowiedniczki, oczywiście z pominięciem finału. Nic nie przeszkadza stwierdzeniu, że Kari Mata mogła się urodzić w Holandii, a potem przenieść do Indonezji, czy raczej ówczesnych holenderskich Indii Wschodnich, gdzie przyjęła nowe imię, a następnie znowu się przeniosła, ale nie do Europy, a do Indii. Nawiasem mówiąc, optowałbym za taką opcją także dlatego, że zgadzałoby się to z inną moją teorią, w myśl której psy wywodzą się z Europy, a nie z Azji. Niemniej, dość łatwo jest stwierdzić, że Kari Mata, która nosi imię związane z kulturą innego kraju niż ten, gdzie została odnaleziona przez kapitana Nemo,
która oparta jest przynajmniej częściowo na postaci nijak nie związanej z Indiami i która wreszcie zdaje się nie mieć żadnego domu ani rodziny, musiała w przeszłości popełnić wiele podróży i to w mojej opinii możemy uznać za fakt. I myślę, że to właśnie gdzieś w trakcie tych podróży napotkała wspomnianą przez siebie wyrocznię. No chyba, że chodziło jej o coś, co wydarzyło się podczas jednej z podróży odbytych po readoptowaniu przez kapitana Nemo albo kogoś spotkanego w Shangri-La. Chociaż tej opcji przeczy skojarzenie wyroczni z kalamarami i łodzią podwodną, czego raczej trudno uświadczyć w Shangri-La. Ale ważniejsze jest to, że na pewnym etapie te podróże zawiodły ją do wyżej wymienionej indyjskiej krainy. Wyobrażam sobie to tak, że potrzebowała ukryć się gdzieś przed jakimiś prześladowcami, którzy chcieli ją ukarać za jakieś jej grzeszki, tak jak jej pierwowzór został ukarany za szpiegostwo. Będąc w takiej sytuacji, usłyszała od kogoś, że Shangri-La to bezpieczne schronienie i za pomocą swoich umiejętności wyperswadowała, by ją tam zabrał. Możliwe też, że wyruszyła tam po prostu w poszukiwaniu wiedzy i mądrości, ale taka wersja jakoś mniej mi do niej pasuje. W każdym razie Karima Tahari jakimś sposobem tam dotarła, a my docieramy do tego, co w jej biografii stanowi największą zagadkę. Wspominając swój pobyt w Shangri-La, Karimata nie kwapi się do wylewnych opowiadań, a nawet okazuje pewien lęk przed tym miejscem. Bać się sterty starych kamieni zamieszkanej przez grupkę hipisów o wątpliwych zdolnościach wokalnych? Jest to co najmniej dziwne. Ciekawe jest też to, że podczas swojej poprzedniej wizyty potrzebowała ona ratunku z tego miejsca. Ale czy na pewno z tego miejsca? Jest bowiem jeszcze jeden zastanawiający fakt. Dlaczego wyznawcy bakterii coli, przybywszy do Shangri-La, porwali akurat Karimatę? Można by pomyśleć, że ich zamiarem było przypuszczenie ataku na Shangri-La, ale z niemożności wejścia do środka zdecydowali, że zadowolą się stojącą w pobliżu psią samicą, tak? Tylko skąd ta niemożność? Przecież wrota były cały czas otwarte, a Rexycretes jakoś nie mieli problemu z opuszczeniem krainy. Poza tym, trudno przypuszczać, że garstka hipisów chroniona przez słonia o wątpliwych możliwościach bojowych wytrwałaby długo w wojnie z atakującymi co jakiś czas szambolanami. Te fakty sugerują, że napaść wyznawców coli nie była skierowana na samo Shangri-La, ale właśnie w Karimatę. To pokazuje, że podczas swojego pobytu w tym miejscu związała się z Shambola nie mniej mocno jak z Shangri-La. Niemniej, a może nawet bardziej. Jeszcze bardziej niż się Państwu wydaje. Proszę sobie wyobrazić, że Karimata Hari była kiedyś częścią kultu bakterii coli. Brzmi nieprawdopodobnie? Jednak z jakiego innego powodu tak obawiała się zwierzęcia Hanoi i wejścia do Shangri-La? Oto wrota Shangri-La. Bo ono gdzieś tu się czai. Z jakiego innego powodu tak bardzo wstydziła się mówić o swojej poprzedniej wizycie w tym miejscu? Wreszcie, z jakiego innego powodu była tak wdzięczna osobie, która ją stamtąd zabrała, że to co raz nazywa porwaniem, innym razem jest ratunkiem? Wyobraźmy sobie, że Karimata, po znalezieniu w Shangri-La schronienia przed grożącymi jej niebezpieczeństwami, w pewnym momencie zaznajomiła się, a dokładniej została omamiona naukami wyznawców bakterii coli i zdecydowała się do nich przystać. Wtedy, jako nieczysta, prawdopodobnie nie miałaby prawa więcej postanąć w Shangri-La i dlatego by się tego obawiała. Do Shambolan nie mogła dołączyć inaczej niż dobrowolnie, bo trudno byłoby wytłumaczyć ten jej lęk przed Shangri-La. Gdyby została przez nich porwana, obawiałaby się raczej Shambolan, a tymczasem nie wspomina o nich ani słowem. Dalsza część tej historii mówi, że gdy kapitan Nemo przybył i usłyszał o młodej kobiecie, która opuściła Shangri-La na rzecz wyznawców coli, zdecydował się wyciągnąć ją z tego szamba, w które się wpakowała, czy tego chce, czy nie. Możemy insynuować, że dowiedział się najpewniej od mieszkańców Shangri-La o jakichś niecnych zamiarach, które kultyści żywili wobec młodej nowicjuszki. Chodziło pewnie o złożenie jej w ofierze wielkiemu drobnoustrojowi, czy coś podobnego. Kapitan Nemo bohatersko wparował do Shambola i siłą wytargał stamtąd Karimatę Hari, która najwidoczniej nie miała zamiaru opuszczać tego miejsca. Z czasem jednak zrozumiała swoje błędy i to, że jej dobór przekonań religijnych nie był najwłaściwszy.
pokazała swoją wdzięczność kapitanowi, zostając jego córką. Taka teoria pozwala łatwo wytłumaczyć, dlaczego Karimata obawiała się powrotu do Shangri-La oraz strażnika tego miejsca. Myślała pewnie, że czeka ją zemsta za opuszczenie krainy i dołączenie do nieczystych kultystów. Więcej sensu nabiera też określenie, którego używa, decydując się wyruszyć z Rexiem i Kretesem. Muszę stawić czoła demonom przeszłości. Takie wyrażenie najczęściej oznacza jakieś zło, okrucieństwo, z którym osoba mówiąca spotkała się w przeszłości, o co trudno by było w krainie rozśpiewanych hipisów, albo popełnione w minionych czasach błędy, z czym mamy tutaj do czynienia. Oczywiste stają się również motywy porwania Karimaty przez Shambolan. Po prostu chcieli odzyskać to, co dawniej stracili. Szczególnie jeśli przyjmiemy teorię, że mieli w stosunku do niej zamiary zbliżone do rytualnego zjedzenia jej mózgu, czy czegoś podobnego. Co więcej, tłumaczy to też wyśmienitą znajomość Shambolańskiego, zaprezentowaną w Rexio i Kretes w akcji. No bo chyba państwo nie uwierzyli, że nauczyła się tak wyszukanego słownictwa przez te góra kilka godzin, nim została uwolniona przez Rexia i Kretesa. Nostradamus czeka w średniowieczu. O matko, znasz takie skomplikowane słowa po szambolańsku? Aż tak długo cię nie więzili. Przypadek. Zarzuty w stosunku do tej teorii są natomiast dwa. Po pierwsze, dziwi, że mimo tak silnych związków z tym miejscem, Karimata nie wspomina ani razu o Shambola, ale zawsze odnosi się do Shangri-La. Może tu chodzić o wstyd, że należała do takiej grupy, albo o geografię. Jeśli przyjmiemy, że Shambola jest częścią krainy geograficznej, która nazywa się identycznie jak ulokowany w niej klasztor, Shangri-La, wszystko złoży się w mniej więcej sensowną całość. Drugim zarzutem jest natomiast fakt, że Shangri-La wzbudzało strach nie tylko w Karimacie. Zapytany o nie pasażer indyjskiego pociągu zdecydował się dość szybko ten pociąg opuścić. Przepraszam pana, co takiego jest w tym całym Shangri-La? Patrz, wyskoczył. Ponownie, jeśli założymy, że Shangri-La jest także nazwą większego regionu, tą reakcję można tłumaczyć lękiem przed Shambolanami. Ewentualnie mógł to być zwyczajny strach pobożnego człowieka przed tajemniczym i nieznanym, bo o niedostępnej krainie opowiada się pewnie niestworzone historie. A może przestraszył się samej Karimaty, którą dostrzegł w chwili zadawania pytania przez Kretesa, a która mogła być znana jako jedna z szurniętych wyznawców albo ze swoich wcześniejszych wybryków. Kończąc historię. To, co działo się po poradoptowaniu Karimaty przez kapitana Nemo, można zawrzeć właściwie w dwóch zdaniach. Podróżowała ze swoim przybranym ojcem po świecie, aż do dnia, kiedy ten założył się ze Szlafrokiem Holmesem o to, kto pierwszy dotrze do Stambułu. Kapitan Nemo, aby zagwarantować sobie zwycięstwo, polecił jej dokonania sabotażu na pociągu, którym poruszał się znany detektyw. Jednak została powstrzymana przez komandora Kretesa i musiała ewakuować się z pociągu, a następnie dotrzeć jakimś sposobem do stolicy Imperium Osmańskiego, by tam wsiąść na pokład Nautilusa, nie wiedząc jeszcze, że spotkania, które ona i jej ojciec właśnie odbyli, na zawsze zmienią ich życie. Nikt nie powiedział, że to nie będą zdania wielokrotnie złożone, okej? Tym sposobem udało się nam zrekonstruować pełen życiorys Karimaty Hari. Zachęcam do dzielenia się opiniami i przemyśleniami na temat tej postaci oraz przedstawionej teorii jej członkostwa w kulcie bakterii coli. Z mojej strony to już jednak wszystko. Mówił do państwa Kaczor Dziennikarski w kolejnej audycji z serii Teoria z Rexia w Polskim Centrum Przygód Rexia. Żegnam się i do usłyszenia.